Szeroki zakres usług foto-wideo. Szczegóły na kamildrzeniek.pl. Dwa do dwóch dzisiaj remis z Rozwojem Katowice. Do przerwy przegrywaliście różnicą dwóch bramek. W drugiej połowie pokaz charakteru, no i nieprawdopodobna końcówka. Tak, na pewno mecz dwóch obliczu. Pierwsza połowa, no troszeczkę taka bojaźliwa w naszym wykonaniu. Dwie bramki stracone. Gra nie była najgorsza, ale czegoś nam brakowało. Brakowało nam tej werwy, brakowało nam większej wiary we własne możliwości. No i druga połowa, gdzie bardzo mocno powiedzieliśmy sobie w szatni, że trzeba ten mecz odmienić. Trzeba ten mecz odmienić i ci chłopcy to zrobili. My oczywiście czujemy, mimo tego, że bramka padła w ostatniej sekundzie gry, czujemy niedosyt, bo uważam, że z przebiegu tej drugiej połowy mogliśmy się pokusić nawet o zwycięstwo. Tych sytuacji było multum. No Bartek Golik dokonywał wręcz cudów w niektórych sytuacjach, ale oczywiście to ja ciągle będę powtarzał, to też jest nasza rola, że my tych bramkarzy drużyn przeciwnych budujemy. My musimy w końcu szybciej wepchać tę piłkę do bramki i nie dać szans bramkarzowi zagrać parady życia. No ale ostatecznie wynik 2-2, wyszarpany w ostatniej minucie gry na takim gigantycznym charakterze, na takim naprawdę solidnym przygotowaniu motorycznym. Ja myślę, że tutaj możemy sobie śmiało powiedzieć, że dzisiaj drużyna była przygotowana perfekcyjnie, bardzo mało zmian, bo po prostu chłopaków nie ciężko było ściągnąć. Wszyscy byli chętni, wszyscy byli gotowi, no ale ci, którzy weszli, również pomogli i zmienili oblicze tego meczu. No i znowu ta 97. minuta w spotkaniu z Kosztowami, dzisiaj z Rozwojem. No powoli piszecie takie scenariusze pod horrory, bym powiedział. No ja bym sobie życzył, żeby ta 97. minuta już zakończyła się na tym meczu. Chyba, że mamy wygrywać, no to niestety stracimy parę lat życia. Ale tak mówiąc na poważnie, no cieszy to oczywiście taki strzał życia Rosy na ostatnią minutę gry. Bardzo sobie na to zasłużył nasz kapitan postawą na treningach, pracą, takim powiedzmy podejściem zespołowym do swoich obowiązków. No ja się bardzo cieszę, że to akurat on strzelił tą bramkę, ale cieszylibyśmy się równie mocno, gdyby to strzelił ktokolwiek inny. Chciałbym jeszcze tu podkreślić taką kurczę kapitalną pracę w przeciągu całego tygodnia naszego sztabu. No naprawdę tutaj duży szacun dla moich współpracowników. Cały tydzień pracowaliśmy nad tym, żeby ten zespół był w pełni gotowy, żeby ten trójmecz, który graliśmy w przeciągu jednego tygodnia, jak najlepiej zorganizować. I myślę, że tutaj z tego zadania wywiązali się perfekcyjnie, za co im tutaj naprawdę z tego miejsca bardzo dziękuję. To tak, jeszcze wracając do tematu Marcina Rosińskiego, co pomyślałeś, gdy był w polu karnym w tych ostatnich sekundach i zastawił piłkę? Wiedziałeś, że zaraz będzie strzał na bramkę Bartka Golika? Kurczę, no ciężko mi otworzyć tą sytuację. Wiem, że strzałby pod poprzeczkę, nie do obrony. No, rozsasuje mnie zresztą z takich strzałów. Ten deszcz nas odblokował troszeczkę w drugiej połowie. Ta pierwsza połowa, kiedy to boisko było jeszcze suche, ono nas troszeczkę spowalniało. To było widać, że Rozwój czuł się lepiej na tym, trenuje tutaj na tym obiekcie, więc to jest logiczne, że łatwiej im było na tym syntetyku się poruszać. My tego nie lubimy za bardzo. To jest nasz minus, że my lubimy naturalne trawy, które dają jednak taki większy poślizg. No ten deszcz odblokował tą murawę i odblokował też naszą ofensywę. No tych sytuacji było naprawdę sporo. Myślę, że te bramki mogły już troszeczkę wcześniej wpaść, no ale wpadła akurat ta i tak jak powiedziałem wcześniej, no cieszymy się z tego remisu, aczkolwiek czujemy również niedosyt. A w tą drugą połowę weszliście z mocnym Aniemuszem. Co powiedzieliście sobie w takim razie w szatni? Oczywiście ciężko zacytować, to też nie była reprymenda, nie? To była raczej taka mocna rozmowa, ale rozmowa pod kątem motywacyjnym. My musieliśmy, było kilka osób, które naprawdę bardzo pracowały w tej połowie, kilka osób gdzieś troszeczkę nie było przekonanych jeszcze, że są w stanie odmienić losy tego meczu i musieliśmy w przerwie te kilka osób aktywować. Udało się nam to, cały zespół wyszedł niesamowicie zmobilizowany, no przykład na przykład kartki Maćka Stachonia. Ja uważam, że to jest taka kartka, która się wybroni w każdym momencie. To był zawodnik, który,
który gdzieś tam pracował, odbierał tych piłek. No ja już dzisiaj, nie wiem, brakłoby mi palców u rąk i nóg, żeby wyliczyć, ile Maciek Stachon miał dzisiaj takich fajnych odbiorów. No ten jeden odbiór za dużo, czerwona kartka, no ale jak życie pokazało, gdzieś to no, ostatecznie nie wpłynęło na losy meczu, a wręcz zespół dźwignął tą grę 10 na 10 i no punkt oczywiście szanujemy. Tak na koniec naszej rozmowy, no fantastyczny prezent dla tych przemokniętych kibiców, którzy też ten punkt przyjęli z zadowoleniem dzisiaj. No myślę, że kibice mogli docenić naszą remontadę. No, wyszliśmy z wyniku 0-2, to nie zdarza się często. I przede wszystkim wyszliśmy z wyniku 0-2 z tak klasowym zespołem jak Rozwój. No, to tutaj mówimy o jednym z mocniejszych pretendentów do awansu. Mówimy o zespole, który trenuje wręcz na zasadach profesjonalnych. Codziennie mają profesjonalną akademię. My jesteśmy zespołem o innym profilu. U nas zawodnicy pracują, poświęcają swój wolny czas, dzielą go między rodzinę a treningi. No ale muszę przyznać, że w drugiej połowie pokazaliśmy, że nasza praca również się broni, bo pod względem motorycznym wyglądaliśmy, mówię tutaj obiektywnie, dużo lepiej niż Rozwój.